Siemano widzowie, dzisiaj w planach mamy ursynowskie spociki. Zobaczymy, zapraszamy do oglądania. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Krzysztof już jest. No hej. Dzień dobry. Tomka dalej nie ma, mimo tego, że mieszka najbliżej. Przecież ty mieszkasz najbliżej. Ja, Przemek. A Przemka dalej nie ma, a ma najbliżej. Najbliżej, a przyszedł najpóźniej. Tu co masz na swoją obronę? Dziś mam bliżej. Dobra. Ej, to samo, powiedziałem i on się kłóci, że nie. Mam bliżej. Masz, nie. Tak. Soluwa. Soluwa i kto wygra, ten ma bliżej. Nie ściągam od pewnej angielskiej grupy. Przyjechał Paweł. Myślałem się, że on powie. A no, właśnie mówię. Ale nie on. Jak się tym robi? Kuba dzisiaj będzie zjadał 90% polskiej sceny na boso. Nowe te Story Elevens. Tak, to już to? Bo tam już widzę, że Przemek coś sepepuje. Krzysiu będzie robił wyzwanie salciarskie pod zawody. O tako i do koreczka. I mam nadzieję, że zrobi to szybciej niż w pół godziny. Bo Reversa umie, korka robi z zamkniętymi oczami. Skoczki rozgrzewkowe będą tu ze schodków na murek i w drugą stronę. Lampa jak skurwysyn, widzę. No i git. O, git na tam. Chuj ta na drugi, ale. Sama tak klatką zero mąkę. A jak? Git. Odstawię jedną nogę. Nie zaliczy. Widzowie, mamy nowe dziwne kminy. Tak, wymyśliłem chłopcom tutaj. Albo z tego słupka. Czekaj. O. Flaszka. Tam. Cyk. Albo, a tam na mułek. Tutaj jest krawędź. Daj, taka bo malutka. O tu. O tu jest tyle miejsc. I jakbyśmy byli dobrzy, to byśmy mogli to zrobić. Ej, tu w ogóle jest powrót sketa, jak chcemy zepsuć okno. Z murka, no. No, no. Dobra.
Znaczy, ja się też boję mocniej machnąć. No, że spadniesz. Pojebane. To jest takie dlatego, dla ludzi, którzy trenują spinaczkę. Na przykład Toby Seager. Nie no, stąd to jeszcze gorzej. Czemek próbuje samobójstwo popełnić. I tak, nie. Jem na płasko, nie? Brzuchem na to. Nie wiem, mam wrażenie, że utrzymałbym to, ale tak się kurwi, tak się boję, jak jasny skurwysyn. Trzeba moc leciutko skoczyć, bardziej do góry. Widzowie. Ale mocno, żeby nie płynieć. Tak. No, a tyle słabo, żeby się utrzymać, jak się do przodu płynie, nie? Mniej, to są, u mnie to są same te. Chyba to utrzymie, nie? Ale ja na, po prostu się boję, chuj. Ale tak nie mam zaufania. Przemek, ważne pytanie. Czy nie ufasz temu chwytowi, czy sobie? Nie, nie, nie. Nie ufasz temu chwytowi, bo masz za słaby chwyt, czy masz za słaby chwyt, bo nie ufasz temu chwytowi? O. Co? Nie skoczysz temu, bo temu nie ufasz, czy temu nie ufasz, bo tego nie skoczysz? Na, I'd fall. A, I'd win. Kurwa, staram się doskoczyć jak najlżej się da, nie? I to będzie takie... A już myślałem, że skoczyć. I to będzie... Przysiągaj mi jak jakby na niższy mur. Bo jest zupełnie inny skok, bo jest 5 cm niższy łyk. Trzeba niżej zejść. No. Aż na pewno nie alkohol. Nice, fajnie tak. Za mocno, kurwa. No, naleci kurysiu. Nice. Widzowie drodzy, Przemo będzie kminił skoczek. Z tego mureczka na tamten parapecik. O kurwa, jak ładnie. I powrócik. Aż tak? Jaki zawał. A co się stało? Myślałem, że się fakt wpierdolę w tą szybę. Ale bogit. Widzowie, Kuba skoczył przez ją małpę. Tu. Ale mu nie nagrałem. Więc... Więc zaraz skoczę jeszcze raz i pewnie gorzej niż poprzednio. Redemption nagrania. Wiedziałem, że Krzysiu... Coś... Widzowie, czy to będzie próba, w której Krzysiu jednak nie będzie pizdą? No, powiedzmy. A i widzowie, jest taki ząk, bo... Rychu. Tą małpę ma problem, a ja mam w głowie problem z tą małpą na rurkę. Także zobaczymy, czy coś z tego będzie. Bo właśnie chciałem coś powiedzieć na ten temat, ale Kuba mówi, że już was poinformował. Kuba, to ma 3 topa, chodź bliżej tu. No i wiem, no po prostu muszę skoczyć przed murkiem, położyć ręce na murek i wstawić nogi przed siebie. Sunia. Jeszcze bym chciał w drugą stronę. Aha, okej. Okay. Ale nie o to chodzi, że się nie ma.
teraz dwie nogi na rurze. W sensie, ja są... A ile tu można? No, ale źle. A, nie ruszę się. Sztywniutko. Nie, ale, no bo... Kurwa, tak. Ale tak. Wsadziłeś na górę, nie? Tak. Tak. Aha, po swojemu to widzowie, bo to nie będzie tylko małpa, także... Aha, patrzcie aha. Uważnie. Aha. Tylko muszę małpę najpierw polecieć. Pozdro. I nie bez powodu koszulka została założona, tak podpowiem. Oho. Szczerze spodziewałem się, ale jak to zobaczyłem... Joe Scandenten. No w sumie trochę kurwa tak, nie? Żałosne. Żałosne. Jeszcze 50 kroków. Widzowie, oni sobie tam skaczą, ja sobie pójdę tutaj, jest pylo z rurki na murek i tutaj na murek. Ostatnio miałem już za mało siły, żeby to robić, więc dzisiaj redemption story po uzdro. Widzowie, przed Krzysiu. Nie no, strasznie się boję tam wyjebać. Widzowie, to jest taki problem, że tutaj, nie można nie wiedzieć, czy widać na nagraniu z tamtej perspektywy, jest taka siatka z takimi kolcami i boję się, że na nią po prostu wpadnę. No a nie ukrywam, że chciałbym tego uniknąć. Krzysiu pewnie też. Panie. Widzowie, Krzysiu powiedział, że jeżeli teraz zrobi tego pylo, to musi zrobić. Tak. I nie chodzi o to, żeby stiknąć, tylko po prostu, żeby się skomitmentować, żeby po prostu stawić dwie nogi na murek, żeby przełamać strach tego, że się wpadnie w tą siatkę tutaj. Nice, kurwa. Prepy. Tak, spoko. Ale z ręki jest fajnie mieć. Już tu stoję. No kurwa, mogłem to wsadzać, chuj. No. O, mnie spięło znowu. Znaczy, ja się boję, że po prostu zaraz pokażę coś. Ja się boję, nie wiem, czemu się to wyobrażam, ale wyobrażam sobie jakimś cudem, że wyląduję i klatą lub twarzą się w to wpierdolę po prostu. Mnie to przeraża. Naprawdę, chuj, nie rozumiem dlaczego. A szansa, żeby to zrobić, jest jakieś 2%. Wiecie, to jest mind games, widzowie, mind games. W tej głowie dzieją się czary. Dobra. Tak jak powiedzieliśmy, jak Krzysiu się skomitmentuje, to ja też. Wiecie, widzowie, nie mówię, że jesteśmy za mało kreatywni, ale jeśli chodzi o wymyślanie, jakbyśmy się mogli wypierdolić, to główka pracuje. Kurwa, a teraz ładnie teraz było. Kurwa, byłem tam tak... To był taki stick, widzowie, tak zjebałem. Jestem z siebie rozczarowany. Nigdy nie byłem z siebie rozczarowany, chociaż kiedyś byłem. Chociaż. Kurwa, mam pomysł, poczekaj.
widzowie, oszukam swój umysł. Skomitentował się. To pomaga mi w chuj. Nie rozumiem, ale pomogło. No to dobrze, cieszę się. Ja to jeszcze muszę skoczyć. Przydałoby się piciu, bo mi zaschło w gardle. Dobra, dawaj kurwa szczel to. Przemo, bo za dużo pierdolisz. I doskonale o tym też wiesz. Ja też chcę to skoczyć i mieć to w piciu. Zawiodłem widzów. Ale tam zostawił. Śmieć. Ja myślę, w ogóle nie połączył. Przemek Lamus już idzie na chatę. I upał go za bardzo zmęczył i powiedział, że nie ma siły. I w ogóle to jest słabe uszem. Tak powiedział, nie ściemniam. Zobaczcie na ich reakcję. To naprawdę jest prawda. Patrzcie widzowie, ten Słabeusz dalej tam nie dotarł nigdzie. Po prostu nie chciało mu się z nami trenować i dlatego stoi teraz na przystanku. Widzowie, jak szedłem, to znalazłem taki gówno spocik i przyszliśmy i chłopaki powiedzieli, że gówno tu jest do skakania. I skaczemy dlatego tutaj. O, ładnie Krzysiu. Widzowie, to ja z takiego setupu to robiłem z miejsca, a Rychu woli z ziemi. Tam, na ten taki mały krawężniczek. Tak, tutaj. Na ten gówniany krawężnik. Ja wam to pokażę. Właśnie, Rychu zaprezentuje. O, tam. Dokładnie, to ja wolę z góry. Z góry jest zjebanie. O, no właśnie o to mi chodziło. Sajdzik tam. Stąd. Precek będzie robiony przez Rysia. Pomyślałem, że nic nie ma na tym spocie. O, oczywiście nie widać jak, ale jest troszkę po skosie. Widzowie, nie słuchajcie go, jest masakra, tylko nie mam jak się ustawić z kadrem, żeby było widać, jaki straszny jest ten skok. Już tak mówił, na pewno nie pomoże. No na lajciku. Jeszcze Rychu, jakbyś chociaż... Jakby się odbił, nie? Jakbyś... Patrzcie widzowie, Krzysiu zrobi tutaj side'a po linii, po czym zejdzie i zrobi kolka. Bo Krzysiu wchodzi w taką fazę. Na jak? Od buta. To jest ogólnie skok typu rok temu bym się najmniej nie zastanawiał i go jebnął po prostu, nie? Co się zmieniło w ciągu tego roku, Kuba? Kurwa, nie wiem. Jakie wydarzenie w twoim życiu kurwa się zmieniło? Myślę, że to, że jestem na piątym roku studiów i powinienem się obronić, to jest to. To na pewno nie jest to, że zrobiłem sobie prawo jazdy, a na pewno nie to, że zostałem rodzicem. Młodą matką ma sobie skoszało. Wiesz, to czy Kuba jest rodzicem, to jeszcze nie wiadomo, na razie tylko wychowuje. O kurde. Chuja jednak. Żyjesz tam? No nie wiem, kurwa, jakoś jeszcze odbiłem. Nice. Lajtowo. Widzowie, teraz przerwa na siłownię. To jest taki komplementarny trening. Raz skoki, raz siłownia. Rozwijamy się. Nie ma co. Nie ma co się nie rozwijać, tylko trzeba się rozwijać. Widzowie, bo Rychu tu jeszcze nie był, tam za nim.
O, są takie drążki. I my z Krzysiem wiemy, a on jeszcze nie wie. I zaraz sobie dotknie i oceni, co myśli o tych rurkach. Czekamy na opinię Rycha. Niech powieści się na czymś, czegoś dotknie, czymś ruszy. Normalnie. Trochę lata. No trochę lata. Jakby było wkopane na 10 cm. Nie wiem, czy widzisz, co się dzieje z tą środkową nogą. Nie wiem, czy widzisz, że tam, tu, o, tu widzowie, jest takie miejsce, gdzie powinna być zamontowana rurka, a już jej nie ma. No i tam latałeś stąd. Tak więc widzowie, wygląda fajnie. Nawet byłoby co skakać, ale niestety wykonanie jest takie do chyba max 40 kilo. Bo... Zupełnie jakby to była szkoła podstawowa. Tak, zupełnie jakby to była szkoła podstawowa. Dobra, idziemy dalej. Widzowie, nie wiem czy Rychu to wstawi przed czy po tych próbach, które zrobił, ale założenie jest takie, żeby małpę pre tu zrobić. A Krzysiu teraz będzie robił małpa pre, speed step tam, zejście na dół i kork. Czuję, że jestem za blisko po prostu i... Albo trzeba po prostu bliżej, to tyle. No na pewno to zrobię. I jak zawsze na niblogu. Powiem, że coś zrobię i potem nie ma. Ale przyleciałem to w chuj! Pyk. No i pyk. Normalnie nie jak nie vlogu, nie vlogu, bo powiedział i zrobił. Ale po trzech próbach. Widzowie, ultra chujowy pomysł tutaj. Z gałęzi tak po łuku trzeba się bujnąć. I tam na preca. Nice. Się będzie miał trudniej, bo musisz trochę dalej właśnie być, żebyś miał takie wahadło. I Krzysiu, bo ty przez to, że tutaj zaczynasz, to lecisz strasznie tam na prawo, nie? Wiesz, to się będzie złożyć. No. Pik. Nice, tak. To tak na siłę woli. Dobra, to masz Kuba tam, jak już stoisz. Ja też. O, nice. O, nice. Bo ogólnie to wiecie. Nie spodziewałem się, że zrobi, dlatego jest chujowo nagrane, znaczy, widzowie. To jest pan spot. No. Ja powiem więcej, tutaj trzeba zaczynać. Coś nas podkusiło, żeby jeszcze przyjść się dopierdolić na szot. Także widzowie, jeszcze kilka precków na dojebanie nóg i jutro i tak nic nikt nie robi. Więc ja można. A no tak, Rychu jedzie na rowerze do biura. Nie, i tam było właśnie coś, że ten. O, nice. Dobrze. Nie wiem, czy ma to sens, co powiedziałem. No. Bo to w górę, to ja nie wiem, czy mam tyle. Nie, no to pierdol to. Ja po prostu się dopytywałem, co robisz. To mogę z tobą skoczyć jeszcze ze trzy razy. Nice. Ale jakoś tak rozrządziłem brzuch, a później go musiałem dopinać od zer. Plec. Halo, szukałem. No, a tu skróciłem. Tak, no. Tu. Robię kroki, tak fajnie przeszedł. Pum. No, widzowie, jesteśmy tacy zajebani, że kończymy na dzisiaj.
Nie w Logisie mówią popa. Bo wy nie wiecie, bo nie będziecie tego widzieć, ale od pierwszego klipu, który nagrałem, to minęło już 5 godzin prawie. Także trochę nam się zeszło dzisiaj. Także prawie jakbyśmy byli na zlocie. Tak, także pewnie będzie z 10 minut materiału. Ale myślę, że będzie. No śmieję się. Pewnie będzie dużo. Nie wiem, ile chłopaki nagrali za rogiem, jak poszli od nas. No i jeszcze u mnie są klipy na drugim telefonie. Tak, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak będzie, to wrzucimy. Naura. Naura. Zawiodłem widzów.